witasz się czy nie? Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Customu The Last Plague. Takie to jest? The Last Plague, tak. Nie, zesrasz. No więc ostatnio wygraliśmy. To było błędem, ponieważ tam u góry w ogóle są gwiazdki, które można wziąć. Natomiast ja się doszukałem informacji, że nie mamy wcale wygrać, tylko mamy przegrać, tak jak w czwórce, i iść tymi klapami, bo to nam daje możliwość zdobycia sekretów, znajdziek i tak dalej, podobno. Mm-hmm. Więc schodzimy, tak? Ale którą schodzisz? To jest obojętne? One się łączą? Nie wiem. Pewnie się łączą. Latarkę mi było. Aha, nie można. No nie łączą się, panie mądro. Nie łączą. Musi się łączyć. Musi. Na lewo bym chciał skoczyć od razu z tej pochylni. Czy to jest wykonalne? Oczywiście super. No, odbiła się ryjem, nie? Teraz mi wykręcić. Może ja po prostu tam wyskoczę. Mhm. O, sekret. Tak? Tak. O kuźwa, no to rozumiem. A jak to robiłeś? Po prostu wyskoczyłem z góry, nie tam żadne ślizgane czy coś. Ja w tą klapę poszedłem od razu pod tym, nie? Pod grą, od razu się opuściłem. O, jest ten croft, ale to nie jest ten, który widziałeś. Nie, zamknięty. Nie, widziałeś. Do góry nogami mi się wziął ten croft, hit. Jak do góry nogami? Znaczy na boku, tak leżał zamiast przodem, jest pokazany. Na te latarki, no. Boże. Aha, a to druga droga też by tu prowadziła. Jest. Tylko żeby to już było... Dobra, nieważne. No właśnie, ale tutaj pod teraz? Spodem widzę kolejne i ja bym chciał na to wskoczyć. Moje pytanie, czy... Aha, widzę to. Mhm. Czy nie lepiej się cofnąć na przykład i... No, może z łapkami, czekaj. Nie, bo to poziomy różne są chyba. A te poziomy. A dobra. Wyciągaj te łapy. Mhm. Czy to był przy... No, z drugiej strony będzie łatwiej chyba, chociaż nie wiem. Trzeba było po prostu z wykrętem. Dobra, próbuję. Nie wiem, czy tam coś w ogóle jest. No właśnie tak zjeżdżam i patrzę i... Widzę tam pochodnie, to na pewno. Ona robi. Nie no, zjechał on. Strasznie tutaj, no ona się strasznie tutaj ubija. Chyba nie ten, chyba nie... Chyba nic... A, dobra. Nie mam gadać. No biorę pochodnie. Spadłam. Mhm. Biorę pochodnie, ale tu jakieś bełciczki. Czekaj, bo to jest jakiś skarabeusz czy coś. Nie, to ona nic nie robi z tym zaś oczywiście. Stryczki, dupiczki. Pojzonki? Tak. Ale stoisz pod pochodnią i nie ten. Boże, no ty jesteś. Zapisać to na pierwszym slocie, te pochodnie, bo to wiesz, jaka potem jest jazda. No. Ale po co mi te pochodnie teraz, jak tutaj... Aha, dobra, rozumiem. Może tego wybocha się da podpalić? Nie. Ja mam to pochodnie wziąć ze sobą. No nie, zostawić tu. Po to dał, żeby. O kurwa. No open the door, czy coś. Nie rozumiem tego syczenia, ale okej. Okay. Cisza ma być. O nie. Aha, pochodnie. No mówię ci, że tu jest coś nie tak z tym dźwiękiem. Tak głośno są dźwięki, bez tego chyba za cicho jest wszystko reszta. Bo to jest dźwięk taki, jakby mnie ktoś z Uzi strzelał. To jest dźwięk taki, jakby... Na prawo poszłam. Tak jak Uzi strzela pod wodą, w czwórce jest tam błąd z dźwiękiem. Jak te ninja strzelają, to pod wodą słychać takie drr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 
Jinx. Ale tymi drążkami ja mam jeszcze co? Dobra, pytanie. Nie mam muzyki żadnej, jest tak cicho tutaj, ja w ogóle nie... Pochodnia jest potrzebna na dole, więc ja bym ją wyrzuciła stąd. Na dole? No, bo tam jest pochodnia na samym środku do podpalenia, widzisz? Nie, nie wiem, na czym widzę to, ale nie wiem, co to jest. No i za nią to jest taka pochodnia. To ja idę po pochodnię. Czekaj, zrzuciłam pochodnię na dół do tego. Przede wszystkim, co musiałem mieć, to crowbar. No tak, bo tam trzeba wycisnąć. Wycisnąć? Wyciągnąć. Trzeba tam w pierwszym levelu, przecież tam, gdzie te skorpiony, tam było tak dużo tego.
Dobra, wyrzucam to tam na środek w takim razie na dół, tak? No i dobra, i schodzę tutaj po prawo i idę na sam dół, no co? Tak, zrobimy. Ale tutaj jest troszkę za wysoko chyba. Może złapkę. Może na ten drążek ona by wskoczyła jednak. Było miło z jej strony. No to jest bardzo wysoko. Dobra. Troszkę mi za... I tak pół życia mam, dobra, nieważne. No nie wiem, czy mi tutaj dużo wziął, czy... Chyba nie wiem, które to teraz życie, bo to wszystko... No górne chyba tak. Ja bym tak zrobiła. Chodź jakaś walka pewnie, bo coś czuję, że taka arenka. Wiesz? Potknęłam się. Już raz schodzę po takich schudkach jakby, ale... Aha. No to ja jeszcze tego nie podpalam. Należy ty. Co dalej? Już? Aha. Czeka, skupia. Ale... To jest beznadziejne. No pochodzą to i tak nie wrócę, nie? Dobra, wyrzucam to. To ona może to zrobić tak, żeby... Aha! Tam na drugą stronę trzeba iść chyba też zobaczyć tymi drążkami, wiesz? Moim zdaniem oczywiście. Może twoim. Aha. No dobra, a co z tą pochodnią? Zostanie tu na dole? No tak. Dobra, bo teraz nie wiem, czy... Z rozpędu na tych drążkach, czy bez? Ale co to dało w ogóle ta pochodnia? No to idziemy do góry zobaczyć, tak? No fajne po piasku takie klapane. Klapane po piasku. Japanas. Nic nie było. Rozpędu na tych drążkach, bo ona nie daje sobie rady w ogóle. Zgubiła, więc tutaj nie ma. No mi wzięła z miejsca, więc nie wiem z jakiego rozpędu. Ale to ja... Ja tutaj nie rozkoczę, żeby tak zrobić? Co to było? Przecież mam zapisane, serio? Jak stoi. Kisy. Może tu? A no to Boże, nie będę powtarzać milion razy. Jak to się robi? Nie. Źle. No skacz. Milion przycisków trzeba trzymać, mam tylko dość. Właśnie, nie rozumiem, ona mi... A teraz tu. Teraz ale z czy to bez? Zapisz. Teraz bez. Teraz z... No. A teraz z miał być, no Boże. Raz tak, raz śmak. Aha, jak kontrolę nie trzymam, ona się trzyma drążka, też to jest bardzo ciekawe, powiem. No tak robi, no co? No nie. No nie, właśnie, że dobra, tak. Dobra, chyba tutaj gdzieś stanę ma być. Gistona. Że z tym, wiesz, sprintem. Ale złapiesz się tego drążka, czy kiedy? Ona jest dziwna. Moim zdaniem te odległości są takie same, a za każdym razem trzeba inaczej skakać. No, że to by się wydaje. To nie jest tak, jak to myślisz. Może to nie jest. Szybko. Ale nie złapała mi się tego tutaj. To ja nie wiem, co to masz. Do tyłu teraz mam zrobić. Boże, jak ona jest głupia. Dobra, a może stąd? Skocz to. Nie, może takie to skomplikowane, przesadzone troszeczkę. Aha, no dobra. Jestem o tej płytce w końcu, ludzie. No dobra, ja właśnie nie wiem. Aha, okej. Już mi się skończyły sloty dawno, tak zapisuję dużo, mam dość. Ale... Ej! Co zrobiłam? Byłam u góry, ona na rękach stała i zrobiła okręt na drążuszku. No dobrze, ale co dalej? No idziemy do góry teraz, tak? Ale do góry. Leżę twoim. My chyba nie zrobiliśmy wszystkiego. Nie wiem, mi się wydaje, że te dźwięki z gry są tak jakieś ciche. Tak, a jak zaczniesz strzelać, to rzeczy po uszach nic nie słychać. No to trzeba coś... Balance landing. Ja na pewno. Tutaj jakby żadna z tych krat się nie otworzyła. Raz, dwa, trzy, cztery kraty do otwarcia. Nie rozumiem. No, powiem ci, że nie wiem, co dalej jakby. Może by niepotrzebnie. No. Potrzebnie to weszliśmy do góry zaś. Mhm. O Boże, tak wymyśliłeś, jak sobie myślę. Nie ma nic do zestrzelenia? Jest. Gdzie?
Morda. Z tej drugiej strony? Kwiatkami. Tam widzę na końcu po lewej na przykład. Jedna dopiero. No widzę po lewej stronie mordę. Pięknie. O, teraz to już w ogóle. A po prawej też jest? Musi być, bo się nic nie stało. Stało się, obsunęło się jedno te, ma być trzy obsunięte. Tak jak z dołu trzeba było coś wycelować, to... Wiesz co jest na ścianie? Na ścianie otaczającej ten cały dół. On jest tak w rogu. Jest w środku jeszcze jedno. Nad kwiatkami właśnie i jeszcze jedno. Dobra, musi gdzieś trafiłam. Być. Pytanie, czy wyżej, czy niżej? Może jest nad nami, a my powinniśmy z dołu to zrobić, no i teraz... No to wystarczy się rozejrzeć, stojąc pod ścianą, czy coś widzimy. Ja nie widzę nic. No dwa zrobione, nie? Ale reszta jeszcze... Rozumiem, że tutaj przez te okna, jeżeli nie ma otwarcia, to ona nie przestrzeli, bo te okno zatrzyma strzałę, tak? No chyba, nie wiem. Dobra, schodzę na dół, tak tylko się rozejrzeć, bo to jest tak bez sensu, wczytam to zaraz. No tam jedna morda, tu druga. A tu na samym, może nie na samym dole. W połowie pomieszczenia widać tą mordę, jak się stoi, tak jak schodziliśmy. No, to gdzie ją widzisz? Z prawej strony są takie łuki dwa, że tak powiem. No to tam z prawej strony w łukach na samym końcu już zestrzeliłam. Znaczy nie na samym końcu, tylko tak bardziej od piasku. Ona by dosięgnęła, jak jam dźwignie to, widzisz to? Z prawej strony sali. A z prawej strony. To tak zwykle się nadaje. A tu, stąd, no to czemu ona nie trafi tego, nie? Trafi. Stąd, no, zrobiła. Okej. Okay. Ale skąd ty to trafiłeś? No tam jak to z tej płytki. Stąd to trafię po prostu. No, ale mam jeszcze zamknięte jedne, to które jeszcze? Cztery mają być, tak? To jeszcze jedno. Dość. Gdzie to jest tam? No powinna mi zastrzała. To... Nie, coś blokuje. Coś mi zablokowało. Ale jeszcze jedno. Za bez sens. Cztery ma być. No wiem, że cztery, ale ona mi blokuje się. Strzała, ona mi się... Strzała mi się rozwala tak jakby przede mną. Na moim ryju. Skąd ty strzelasz? Nie wiem. Kurde, no nie widać nic. Nie umie się trafić, wiesz? Ciemne są te łuki i ja nie wiem. Dobra, jak trafiłam. Trzecie. Latarynką zróbmy. Znaczy lornetką podświetlaną, nie? Spróbujmy. Tak to się zbliża. No jak chciałem to poświecić... No. Boję się, że on będzie... Tak jak tego na dole, co strzeliliśmy koło piasku, to na przykład naprzeciwko niego. To musimy zejść na sam dół. Nie chcę nawet o tym myśleć. No przecież wcześniej mi tutaj spadła i się nie zabiła, a teraz nagle ma obiekcję. No to... Dobra, spróbujmy, no ja zapisałam. Nie no, muszę też na sam dół coś jeszcze drugiego poszukać, bo to jest... Ja pierdolę, nie mam życia w ogóle. To może być od tamtej zewnętrznej strony po prostu i teraz... Powiem ci, że wciąż nie widzę. Nie wiem, nie widzę, no bo jest ciemno. Są takie cienie nałożone specjalnie. Tam jest ta jedna, tam była w środku druga. Jest trzecia. Co się stało z tym rysem? A tutaj? To binokularem znikły, w ogóle kisnę. Nie, to nie jest to. Okulary ci znikły. Boże. To nie są strzelone, nie? Ja nie widzę. Słyszę w ogóle jakby ten, jakiś skarabeł uchodził. Tak, coś tam się baczy gdzieś. Biorę to... O! Mam go!
Kurde, jest na samej górze. Przy suficie. Ale skąd to strzelić? Z... Z tej płytki da radę? Po której stronie sali to jest? Jak stoisz na półce, przodem do sali, to jest z prawej strony na samej górze, więc ja wątpię, że dasz radę go walnąć z tej samej półki, górze, ale spróbuj. Z prawej strony, tak samo. Tak samo z prawej strony. Ale ja nie widzę tego z tej strony. Pod sufitem mówisz, tak? Tak. O Jezu, już nudne to będzie. Ja bym zrobiłam to z dołu niestety i będę wracać, no bo nie mam co zrobić. Nie, ale chciałbym wiedzieć w ogóle, gdzie to jest. Stoisz na płytce przodem do sali, to jest z prawej strony. Nad tobą. Przy suficie. Nade mną. No bo jest przy suficie, nie? Aha, tutaj trzeba było zrobić z tego rozbiegu. Mi kamera nawet chyba nie sięga w takim razie. Może tak być. Cię zabiła hit. Spoko, fajnie. Tutaj było normalnie czystym dziadostwem. Normalnie i tutaj z dziadostwem. Tu było chyba normalnie, ale sobie to zapiszę lepiej. Może nie widać tego, denerwuje mnie to. No, bo tego nie będzie widać niestety. Czekaj, ja spróbuję, wejdę tam, bo aha, tak zrobiłaś. Och, Boże. Ja tam wejdę i zobaczę, czy to widzę, wiesz? Nie ma tego. Aha, no to jak nie ma, to nie będziesz grać, do widzenia. No ty mi źle mówisz pewnie. No pewnie, tak. Aha, a czemu nie wyciągłaś? Na pewno dobre strony my mówisz. Czekaj, no już idę tam, tak? No. No. Bo ona mi, wiesz, jak ona skacze. Kurde, muszę po 50 razy alt naciskać, żeby ona skoczyła. Ale pod sufitem to ja nie rozumiem, co to znaczy. Aha, no kurwa, sufit jest jeden. O, jestem. Stoję na tej płytce, tak? No ni chuja tego nie będziesz widział, bo to jest między tymi filarami na samej górze. No stoję koło pochodni na dole. Chyba widzę teraz. No, także to jest było nierealne widzieć to tutaj z tego. Ja pierdolę. Ej, ale to się dziewczyno, uspokój. Ale weź teraz tam traf. No, bo leci długo ta strzała. No tak siu. To kto by mi to kazał? Teraz muszę wspinać wszystko od nowa. O kurwa. Aha. To tam jest. Ja pierdolę. Jest potrzebna pochodnia z lewej. No to tam jest jeszcze jedna, nie? No, jeszcze jedna tylko właśnie. Co tyle widzę, czy nie jest potrzebny i tyle. Co jest? Tyle widocznie ma być użyte i koniec, no bo... tak. Się nie zdziwił coś czasem. No bo ono tutaj musi to rozpędzić przez te szkoły. Ja, to jest głupie takie. No weź, że to już. Odwróć się. Co tam leży na środku? To też nie będzie co do szczelenia czasem? Miłość, tylko szczelania i wszystkiego. Momencik, bo ja nie wiem teraz, weźmy to, rzuć tu. I weź proszę tą kuszę, czy co to może. Aha, ale stąd ja tego nie widzę. Dobra, nara. Ale chyba klikam, żebyś... Teraz mogę klikać, a ona i tak się będzie kołowrotować milion godzin. No właśnie mi też tak robi bardzo często, bo nie czuję mnie to. Mam to robić, nie? Walczyć. O, a z czego będziemy bić? Ja sobie wezmę szogu na basket. Nie, ja muszę to przyciszyć, to jest nienormalne. Ryczy, nie? Właśnie. Ryczy strasznie, a jakby nic poza tym strzelaniem nie słychać.
Mam zejść czy z góry? Z góry, ze zwykłych jadę, bo nie wiadomo jak tam potem shotguny potrzebne czy co. Te pułapki tutaj aniversary w ogóle co tak, ma być? Tak, wiem. Pozdro szajce. To by się Uzi przydało. A ty się zbagował jeden, no i dobrze. Tak. Dobra, umarte. Ja dzisiaj w ogóle takie miałam i jeszcze lawa się podnosiła, nie? Do góry. Lawa. Mhm. Dobra, to zapiszę, bo ona mi się podpali. Znajdź ją, bo ona to jest taka gwiazda, tu widzę. No ale chyba przesada z tym życiem. No. On sobie poszedł w krąg, tą drugą stronę tak, sali. Co? Do dźwigni tam, nie? Zaczął, dobra, wrócą po pochodnie. Dobra, jedna tylko jest do pod... Jak się wydaje, że na ten łom w końcu może z to będziemy tutaj? Moglibyśmy. O kurwa. To jest chyba śmierć. Ja pierdolę. Ja myślę, że ja w Aniwarku lubię te ostrza z tą linką i to wszystko jest fajnie, ale w klasyku sobie nie wyobrażam z tymi ostrzami tutaj się męczyć teraz. Aha, no to będzie tutaj, tak? Mhm, to ja fajnie, że to zrobię. Pozdro 600. Ja pierdzielę. Nie, to nie ma sensu. 153. No fajny dźwięk w sumie tych ostrz. Puczu, chytrzy. No, zazwyczaj mieć puczu, kurwa, jak zobaczysz, co to się odpędzi. To jest tylko jedna ta pochodnia, czy jeszcze coś? Jedną tylko widziałam. Dobra, zostawiam pochodnię u góry, żeby czasem... No rób tą dźwignię, do cholery jasnej. Szoguny dali nawet tu jedne hit. A, to już nie mam czasu ich zebrać. Nie mam czasu, dosłownie, rozumiesz? Ty pizdo. No, uspokój się chyba tak. No, bo oczywiście nie skoczyła, nie? Jakiś rozmiar. Widziałem latarka, ja tego nie rozumiem. No bo Demet jest cały czas, nie? No ale co się stało? No, nie wiem. Z tym altem te przeboje to po prostu to kocham. Aha, tak sobie trafiłem, że w ten filar mnie zablokował. Aha, ginę. O Boże, ale mnie zmieliło i no roz. Ja wiem. No. Nie wiem, czy tu można przystanki jakieś robić. O Boże, czy ja widzę drugą pochodnię do podpalenia? No to chyba śmiech jest. Dobra, fajnie. Pochodnią trzeba było robić? Nie, ja nie mam podpalonej pochodni na dole po wczytaniu, nie wiem czemu. Aha. Przy czasówce jak wczytuję. Czasówce jakieś? Nie robisz czasówki? Dopiero te... No to na dole dźwignia przecież w tym w rogu. No dobra, czyli nic tutaj nie wspóram, tak? Z tego, żeby coś pozbierać nie ma to. No to ja nie wiem. Bo ja tutaj już panikę mam w tą. Tak na wszelki. Panikę czasówkową. O kurwa. Aha, to jest to. Ja mam to. O. Jezus Maria. My to mamy robić z pochodnią? Tak. No to ja to wczytuję. Już mi się stało to zrobić za gówno! Jakie pojebane. Podnoż. Boże, ale tą pochodnię to ja bym zostawił właśnie u góry maksymalnie. Wiesz o co chodzi? Poszedłbym bez pochodni tam na górę i dopiero ją wziął przy tych ostatnich u góry kolcowanych. Nie rozumiem. Żeby tutaj się z nią nie męczyć. Chcesz ją tam zostawić? U góry, nie? Jak już będziemy na wyższym piętrze, tam chcę ją zostawić i sobie ją wziąć tylko w trakcie. Dobra, spróbuję tak zrobić, może ale... Tyle odcinków to... mieliśmy nagrać bez okazji, to zawsze wpierdolą takie gówno, co przez godzinę robimy. I jak jest zawsze. Dobra. Wiesz o co chodzi? Że tu taka okazja? To nie. No co okaza? No gramy custom, hello. Ja wiem, tylko chodzi mi o to, że ciężko z czasem i gdybyśmy mieli więcej odcinków, to zawsze nam zrobią tak, że mamy takie coś, że musimy to dłużej przechodzić. No ale taka jest gra, to co? A to nie chodzi o grę. Zostawiam tą pochodnię tutaj i aby to się opłaciło. Ja nie wiem co ja w ogóle robię, już pojemam save'y. Także pozdro.
Nie tutaj, masz to zostawić, tylko tutaj. 157, 150 i nagle 157 mam, tak? Okej. Okay. Dobra, mam tą pochodnię tam. Dobra, to ja też idę z samą pochodnią. Ale możesz bez spróbować. Hmm? Możesz próbować bez, przecież to od razu. Ale jak, po co próbować bez, nie rozumiem. No bo i tak się nie trzeba łapać nigdzie, nie? Wiem, ale mam przeciągniętą dźwignię już prawie, z 10 sekund dopiero podnoszę pochodnię, także wiesz, ja nie będę... No właśnie, bo to jeszcze pochodnie trzeba potem, to mi się głupie. No ale czemu teraz jest to tak niewymierzone? Ale by było pięknie, gdyby nie to, że się nie zrobiłem w czasie. Teraz w ogóle ona mi skacze jakoś inaczej niż wtedy, o co chodzi. Przecież skakałaś tutaj na ten rok, o chuj chodzi. Czaskaj mi się teraz, nie czaskaj, bo teraz się skupiłem. To jest pochodnie, będę się wpisał. Nie doskoczyła mi, aha. Tak, idealnie. Dobra, i gdzie my to... gdzie ty zostawiłeś tą pochodnię? Przed tymi ciachaczkami u góry. Muszę to zrobić tak, żeby tu... tylko bym musiała wyciągnąć broń, żeby... 3, 2, 1. Mam to. Jaka ty jesteś kurwa... Jaka ty jesteś kurwa... No źle zrobiła, czemu tak zrobiła? Jak wyciągam broń, to chyba pochodnia ląduje... Mi leci pod ścianę, tutaj mi poleciała pod ścianę. Cieszę się, że to znowu. Nie rozumiem w ogóle, co ona robi mi tutaj. Pytanie, czy pochodnia jest potrzebna dalej. Dobra, poczekaj na mnie, bo ona ma jakieś, nie wiem, ona tę pochodnię nie odkłada tak, jak powinna ją robić. No po prostu ją rzuci, tyle. No to nie chodzi o to, ona mi jakieś dziwne rzeczy robiła. Dobra, zejdę sobie tutaj na dół, tak? Żeby mi wszystko? Dobrze. No to zobacz. Ja się naładuję na maksa. Naładuję się na maksa, to znaczy? Znaczy, żeby mieć życie, że tam jak przebiegnę, żeby wiesz, jak kąsek zostanie, to żeby jeszcze żyć. Ja bym sobie ciągła... Aha, nie ma tej latarki, Jezus. Chciałam klarę wyciągnąć, nie? Mhm. Aha. Dobrze się rozejrzałem, zanim zrobiłem cięcie czy coś. Nie, jeszcze tu przebiegnę, a ty to rób. Ale powiedz, że trzeba pochodnie mieć jeszcze ze sobą dalej. Czasami nie wyrzucaj nigdzie u góry. Mhm. Co to jeszcze ja wynajdę? Aha, to czek da potem, widzę. No oczywiście. Nie została sekunda na tej klapie. Nie, mam w ogóle to z dupki zrobione, bo ona jest fajna. Uch, jest, owszem. No to ja mam 17. 20 sekund miałem, jak byłem tam, wiesz gdzie. No to ja mam 16. No to... się mi o wszystko blocznie, mam, że oczywiście wyserwowane skoki. Ja mam tak, żeby mordą przed ostrzami stać, nie? Co? Mordą przed ostrzami ja stoję na każdym klocku. Nie ciacha. Bo jeśli to skacze przed siebie dalej potem. No to nie zostało jakieś 5 sekund przed tym klapami, to jest nierealnie, żeby to zrobić. Mogłabyś zrobić na jednym ranie, bez zatrzymywania. Nie da się, bo ona umiera. Bo to tym lekko mnie ciachnie, a ja wziąłem to, tam 100% apteczka. I dlaczego ona nie ma życia? Umiera, nie może trochę. Co to miałobyś w ogóle teraz? Bo nie rozumiem. Ja pierdolę. To nie jest, że zmieniasz mnie, dobrze, kocham cię. Dobra, to nie zmieniłaś. No ja nie wiem, czego zrobić, tak jest po prostu skrót na to. No to skrót. Ja nie wiem, gdzie się robi jakieś skróty klawiszowe w Windowsie. No ustawienia języka. Co? No ustawienia języka to robisz. To ja nie doskakuję do tych klap, one są daleko, jak on się doskakuje do tego? Chyba nie. No ja mam 2 sekundy, daj spokój, to jest nie do zrobienia. Aha, coś wybrałaś, to ci powiem, jak to wsiąść. No ale łapkami się muszę złapać, jak mam coś zrobić. Nie łapkami się tymi. No ale mi właśnie... No i ma szans, żebym to zrobiła niestety. Właśnie stoję, muszę krok do tyłu zrobić, bo to mi zabiera czas po prostu. Aha. Czy ona się podpali? Śmiechu warte. Jezu, teraz zaś nic nie słyszę, denerwuje mnie ta gra z tym głosem. No.
Tam. No się my zakręcimy. Jak to teraz zrobić, żeby ona nie spadła? Bagi będę mieć zawsze, tak? Ja nie mogę mieć normalnie. By nie być w teksturze, jakoś w środku, albo coś, takie rzeczy. Chyba się zrobiłaś ty to. Co? Robiłaś to? Nie wiem, które pytanie, czego dotyczy. No zrobiłaś tą tasówkę, czy nie? Nie wiem, bo ona jest na razie nogami w ścianie, tak? Tasówkę zrobiłam, próbuję wyjść z czasówki, bo wyjść z tej dźwigni, nie pod... No. Dobra, to wczytuję. No jestem z tą pochodnią u góry dalej. Okej, jestem. Mówię, że potrzebna, tak? Tak, tak. No dobra, ale coś tu się w ogóle coś zrobiło? No, tam obok, nie? Jest krata kolejna. No i tam jest w ogóle dużo znajdziek. I jest właśnie ta pochodnia do podpalenia, tak jak czasem dole. Gdzieś tam chyba jedna albo może nawet dwie, nie wiem, bo nie patrzyłem. No to gdzie ty jesteś? Na środek można skoczyć. I jeszcze piętro niżej można chodzić na pewno, bo są znajdźki. I wszędzie są znajdźki tutaj w ogóle naokoło, więc też trzeba się przelecieć tak czy inaczej. Dobra, ale ta pochodnia jest na obrzeżach do podpalenia jakaś, czy gdzieś na środku? Dobra, to się muszę przelecieć w takim razie. O Boże, nie rozkoczysz mi tam, hafrance z ciebie. No ale co? Uspokój się. No, muszę tu skoczyć, bo nie jest tu daleko. A tu są te lewki. Aha, to są te nasze lewki szczelane chyba, tak? Mm-hmm. Tak. Dobra, widzę te znajdźki, tylko nie widzę tych pochodni. Pochodnie jest od razu na wprost, jak wchodzisz do pomieszczenia. Wiedziałeś, że na obrzeżu, więc będę szukał. No na obrzeżu to jest. Jesteś. W tym kącie. Matko, ile tych apteczków. Podpaliła mi się, jak podpaliłem pochodnią, przecież jedno tak. Jej. Tutaj to ona w ogóle jest sztos przy tym. Tam też na metro od tego odpala, dobra. Tak, tak, niestety. Boże, co ona tak machła tą pochodnią, masz taki dźwięk, był taki... To ty odskoczyłaś, to był taki dźwięk. Do tyłu. Aha, ona tak ręką machła i myślałam, że... Jeszcze jest jakaś ta, czy nie? No nie wiem, na razie zrobiłam jedną. A ile by ty znalazłaś? No naokoło jest dużo znajdźki, chcę je Ale mi robić. Chodzi o pochodnie, a nie o znajdźki. No ale ja nie wiem, ile znalazłem. Na pewno to nie jest wszystko, ja zostawiam tą pochodnię tu na środku. No, na razie na samej górze zostawiam, tak? Idę właśnie z rzeczki. Chyba, że tu wrog jest na przykład ukryta pochodnia. Tu wszędzie są rzeczy, ja mam to zbierać, hint. To na dole coś chodzi, czy mi się wydaje? Nic nie chodzi. No dobra, tylko jak tam w tych łukach te znajdźki teraz? No piętro niżej, trzeba będzie zejść jakoś. Nie? No a gdybyśmy poszli tamtą ścieżką, to wzięlibyśmy te gwiazdki i co? I cześć pieśni, nara? Nie wiem, no to mogłeś doczytać może, nie? A nie tak po może ty. No ja nie chciałam. No to i co by wczytaj sobie, bo teraz graj tamten. A to jest ten lewek, co na tym. Mhm. Dobra. Ja nie lubię dobra. Czytać tego. Ale że ty lubisz. Jak się przejść, bo zawsze przeczytam coś potem na więcej, potem wiem, a nie chcę na przykład, tak? Może ty nie chcesz. Coś tu jeszcze gdzieś było, właśnie, te shotguny, kurde. Mam coś leży jakieś uzi, tak? Nie, źle zrobię. Więcej! Kolejna pochodnia, apteczka. No, ciekawe czy my na koniec zostaniemy z miliardem apteczek w ekwipunku, czy na przykład nam braknie podczas jakiejś walki. No nie śmieszne. To już to, nie? Dla mnie to... Dobra, nie wiem, czy to już... Nie, wszystko. Aha, bo to jest to... Mhm. Czy ja tu widzę linę jakąś? Ja sobie tak zrobiłaś. Jakaś tyczka, czy co? No, takie jakieś, nie? Mhm. Aha, to nie zebrane zaś, bo nie zapisane. Z pochodnią mam tam zejść, czy coś? Na pewno z pochodnią, myślę. Nie wiem, już kurde, z tą pochodnią cały czas. Biorę tą pochodnię i idę na plus. Ale nie powinnam się zabić tu w sumie, jak wspomnę. No. Aha, dobra, nieważne. Zabiła się?
Ja ci nie powiem nic. Dobra. Brak mi słów teraz, nie wiem co powiedzieć. Fajny dźwięk apteczki branie, jest uwielbiam. Podnoszenia? Nie, brania. Gdzie są te dziury, wy teraz nie mogę znaleźć? Gdzie są te dziury, no? What the fuck? Tutaj. Dobra, wrzucam tą pochodnię tam. Ale gdzie ty jesteś z tą pochodnią? No na dół chcę dać przede wszystkim. Jak ty to zrobisz? Porzuciłem ją na dół jedynką, bo są dziury, tak? Żadnych dziur nie ma. Obeliska. Mój spokój. Dobra, biorę szoguna i idę na dół. Ale idziesz tą tyczką? Nie. Boję się. Pasek życia jest, ja pierdolę. Dobre, spoko, one są z gry w ogóle. Relikran czy coś? Jakie? Relikran. One są w ogóle, wyglądają w salicy, jak ten kod. Jakiś... Jak zmutował, że tak powiem. Ale mnie prosto w pochodnie mnie zjebał. Ja nie zapisałem tego w ogóle. Gdzie ci idę jeszcze i pozdro w ogóle. To jest coś do zebrania leży. No się trzeba zabić. Wiem, ja wiem, ale leżą rzeczy, żeby my pamiętali. Zrobił mi te dzidy. Najgorsze, że raz jednego strzelam z drugiego i... Ja też. Ja. Czemu? Aha, umarł. Chcę, żeby umarł jeden już. Te dzidy zabijane, a przed chwilą leciałam po... Zrzucił mnie na sam dół w ogóle i umarłam. Nie też. Od razu śmierć jest. No. Boże, jak oni życie żrą też. Normalnie. Nie! Działają, bo oni są do zabicia, ale działają jak ten apis kupi. Tak. I właśnie mi robią te przesuwane rzeczy. No gnijcie już, bo macie mało. Umarł jeden. Drugi umarł. Dlaczego ja umarłam teraz w ogóle? Dobrze, ściszyłem to wszystko, bo nie wytrzymał tego. Tak, ja też ściszyłam. Już nie na moje... W ogóle szogun tutaj leży dla nas, gdybyśmy... No, ale ja lecę w ogóle w tą przepaść, to nie idzie zaraz kontroli już w ogóle nad nimi. Leży Desert Eagle w ogóle. Cicho już, naprawdę. Gadasz, gadasz. Tak, ty już ten ryj. Ja sobie sama tu gram, a ty mi ciągle... Gadasz. Już szypował na mnie. Już nie chcę więcej słyszeć tego. Już zabiłem, to co mam tutaj grami dalej? Okej, wybuchło jedno. Percik to najważniejsze. Ej, a w tych dzidach są znajdźki, mogę tak. Iść. Mogę iść jak myślę, że możesz. Może ty myślisz. O Jezu, nie! Mryga mi życie. Nikt mi nie powie, że kogoś irytuje, bo i tak są paski widoczne cały czas. Tak, mi napisali, że mają te nerwice natręc i to źle się ogląda. No, ale ja też nie lubię jak mryga, więc też biorę zawsze. Ale ja nie mogę grać pod wszystkie zaburzenia wszystkich ludzi, bo musiała w ogóle nie nagrywać. Co z tą liną? W sensie ja mam... Jaki jest mój cel? To po pierwsze, a po drugie... Jest taki, że... To co mi jest ta muzyka dalej? To znaczy, że przeciwnicy jeszcze żyją. No nic nie żyje nikt. Dobra, zbieram to coś. A gdzie jest ten łom, powiedz mi, co? Jaki łom? Nic nie ma w żadnym łomie. No ja nie mówiłeś, ale gdzie on jest, bo mieliśmy go zdobyć, tak? Tak powiedział. No ty, że w końcu zdobędziemy ten łom może tutaj. Idę po tę apteczkę, która była tam widoczna z góry, piętro niżej. Na tej linie się wybujałem. Mógł już podgłoszyć, to już koniec. No u mnie nie ma koniec, właśnie gro i gro.
Szotganik zabrany. Aha, tu jest jeszcze apteczonka. Desert Eagle. Tak, wzięty. Rewolwer czy tam coś. Damy jak... nią robię cały czas takie efekty. Dam. Ja mam z tym wrócić teraz hit. No tą linę ona mi chyba raczej nie wiem czy doskoczy z powrotem. Hit. To coś tu zrobił w ogóle. Poznaję taki. O które? Na te próbówkach. Taką tą liną? To ona tak daleko się rozbuja ta lina? Jak no naprzeciwko. Naprzeciwko to ja mam gołą ścianę, nic nie ma na niej. Aha, a na dole skorpion co chodzi nagle w ogóle no, też. No mówiłam, że coś chodzi. I ty powiedziałeś, że nie. Ale ty będziesz też mówić. Oh my god. Co my pytanie, tu mamy? Jak chcą wrócić? Czy to jest sens brać te znajdźki, skoro ja nie mogę wrócić na przykład? Czy... co? Amuleto do Estarnavelho. Pytam się. Nie wiem, czy ta muzyka kiedyś się skończy, bo to już jest nie na moje nerwy. Ale ta lina to tylko tutaj prowadzi, w sensie nie ma innej opcji, żeby gdzie indziej pójść. A, bo tyś tu się błynął nią, dobra, rozumiem. No to musi być... musimy na dół zejść chyba, skoro... tylko jak? Bezpiecznie. Co rozrobiła w ogóle? No, narobił. Szukam jakiejś drabinki czy czegoś, ale w ogóle nie znajduję czegoś takiego tu. Tak, zemsta jakieś? Musi być gdzieś jakaś drabinka czy coś, bo to jest możliwe. No na pewno musi być, bo tak chcesz. Niech, że chcesz, tylko tutaj jestem w kropce troszeczkę. Ja to bym chciała, żeby już działało. Ale! Skoro dali nam celownik laserowy desertem, to znaczy może, że trzeba jednak użyć go. No ale to... co ja teraz jeszcze mam strzelać? Ryje już szczelone. Wzięłaś te znajdźki obok, wszystkie? No wiesz co, no wszystkie, no wzięłam dwie. A może to chodzi o to, żeby te skorpiony zabić na dole, nie wiem. Może to coś da. Ja szukam drabinek, ale nie widzę. Aha, bo ty bo tej liny mówisz, że już no nie, no jak, nie ma jak. Nie ma opcji właśnie, chyba że najpierw coś trzeba zrobić. A jest, żeby zejść tak, ona się zabije, nie? No na pewno. Skorpiony, bo bym takie zobaczyła, to bym już umarła od razu. Nie wiem, co tam będziemy robić z tymi czasówkami. 45 minut jest. No ja tam na pewno dam wiewióry, bo to wstyd w ogóle, żeby... Musiada chyba opuścić, po prostu na sam koniec się idzie, z prawej strony, że tak powiem. I widzę, że jest do opuszczenia pochylnia, no widzę to. Tak. Też czy nie, trzeba tu zejść. No dobrze, no spróbuję, tak. Doładuję sobie życie tylko. Skoro mnie kąśnie, to wyłączam tego. Chociaż w sumie mam... Szoguna ich pocisnąłem, bo przecież drama. No, jak do nich od razu spadasz, to sobie nie wyobrażam innej broni. Zaś te drążki. Tylko po co? Przecież... pochylnie, tak? To myśmy zrobili. Cośmyśmy zrobili? No myśmy wzięli... Aha! Bo mamy ten artefakt, który trzeba ten skorpion niby pewnie włożyć. To jest druga część artefaktu, po prostu. Tak sądzę. Dobra. No Boże, ile razy będę tu skakać jeszcze? Kończymy, a bo my zaś dopiero... ten. Skończymy dopiero jak idziemy do Skarabuszy. Dobrze. Ja się nie nauczę, że tutaj trzeba... No, dobra. Zrobił, ci nie chciał. Co ci chciał zrobić? Ty on nie chciał zrobić. Loki. Zrobiłem takie aniwersary, legenda, obracane na drążku. Co robi z gry inną kisnę? No, rób! Już byś to skorobiła z palcem w dupie, tak zwykle. Okej. Okay. Słucham! No Boże! Nie, to jest popsute coś te drążki. No mówiłam, to ty mi gadasz, że nie. Tutaj trzeba bez, a potem trzeba już z, to na pewno. Ja co drążek zapisuję, nie będę się tutaj z nią... No właśnie, to tak za blisko, tak za daleko, sama nie wiesz. Zobacz, ja naciskam, to jest na jednym drążku, żeby skoczyło. Też cały czas. Zrób przemiankę i teraz tak, tutaj miankę było... Tutaj było jak? Nie pamiętam już. A normalnie... Aha, zjebałaś to na koniec, no dobra, spoko.
Skocz. Teraz już nawet ja słyszę twoją klawiaturę, więc jest źle. No ona nie robi, to co? No, zaś mam źle. Może to trzeba alt trzymać, właśnie, patrz. Nie wiem, czy to ma być szybkie. Nie, ja to zapisuję co drąży, bo ja nie pamiętam. No oczywiście. No skacz. Może trzeba trzymać właśnie. Właśnie, trzymać trzeba. Jak trzymam, to ona wtedy skacze od razu. Gdzie sloty skończyły? Boże, dramat. Dobra, ostatnie dwa drążki. Hop, teraz rób okręt. Okej. Okay. Dobra, denerwuje mnie ta latarka, bo na YouTubie to będzie jeszcze ciemniej, wiesz? Denerwuje mnie to troszeczkę. Wiem, wiem, ale już widzę te piksele w ciemności rozmazywane, szare. No to i tak. Może sobie w 1080 to zobaczymy. No przecież nikomu nie przeszkadza. Wsadziłam to. Niechcący. No, otwiera się jako muzyczka. Co idę tam zobaczyć. Aha, myślałam, taki Harry Potter troszeczkę ta muzyka, powiem ci. Ej, pochodnia. Potrzebna? Tak. Chyba ty kurwa zrobisz żart. No. Ja pierdolę. No, skąd mam teraz ją wziąć? No z samego dołu przecież zrzuciliśmy, nie? Na sam dół była, czy nie? Ej, tutaj są znowu te gwiazdki, ty. Poczekaj. Czekaj, wezmę najpierw te gwiazdki, przeciągnę. Nie. Ja mam pochodnie na samym dole. Ale z pochodnią ja nie wrócę już przecież, tak? Czekaj, momencik, zaraz, tu jest jakaś dźwignia, może ona nam... Czekaj, może da nam nowe. Nie, żygam już. To jest pewnie jakiś sekret, wiesz? A nie... Aha, a ona nie ma strzały eksplozywy? No gwiazdki są tutaj takie, bo my wybraliśmy inną ścieżkę, więc muszą być. Nie, mamy tylko normalne, no bo wiesz, czasami eksplozywem można podpalić, nie? Ale myślę, kurde, gdzie pochodnia? Czemu na samym dole pomówisz, że jest? Nie jest na samym dole, jest na tym piętrze. No właśnie. I na samym dole też jest jeszcze. Nie, no to jest śmiech. No nie da się... Ale jakby dobra. Nawet, no to jak przerzucić ją? Nie chcę wiedzieć. Stamtąd przerzucić. Dobra, nie ważne. Kończymy tu czy dalej? No 50 kończymy, minut. Tylko wiesz co, 50 tu... minut minus 5 tamtych. Jeszcze 5 minut można nawet. Dobra, wspinam się, może będzie ta pochodnia tu u góry. No właśnie, co mam robić, wiesz? Tu jest jakaś drabinka już. Mi się wydaje, że teraz my mamy te gwiazdki po prostu tak samo jak i tam, te dwie. Tylko, że tutaj mieliśmy znajdźki i sekrety. Tak, właśnie o to mi chodzi, nie? To trzeba zajść z tym. Znaczy tak oczami mojej wyobraźni nie widzę sposobu, żeby te pochodnie mieć tu, teraz ją. No można by było podpalić tą pochodnię w rogu na samej górze, cofnąć się, żeby rzucić tą pochodnię tam, gdzie te wszystkie czasówki robiliśmy z ostrzami i stamtąd wziąć tą pochodnię i dać ją tu dopiero. Ale to ją musiał pokonać jeszcze raz tych bossów, a mi się nie chce. No dobra, ale skąd ktoś miał o tym wiedzieć? Czemu ty się nie łapiesz tego drążka? Mnie to denerwuje, dziewczyno. O, a tutaj nie było ha, tu wychodzimy. Tu nie było pochodni nigdzie? Może była. Jak my dwie no mieli tam. Ale gdzieś wcześniej, na przykład w levelu, albo w tym tutaj. No może stąd wychodzimy w pizdu. Tak? A przy sanecie na przykład nie było gdzieś pochodni? Czy my tu już mieliśmy pochodnie w tym? Aha, fajnie, że sobie zapisałam, super. Jest w ogóle zamknięte, czy o co chodzi? Damn it! Dobra, to ja się cofam, już wyjść chcę stąd. A co my mamy? Aha, ten art... Mamy dwie gwiazdki, no to potrzebujemy jeszcze dwie, no i gdzie je zdobyć? No tam były. Tu jest ten sekret w ogóle dalej zamknięty. Aha. Ojej.
Tam były hit, powiedziała mi. Co powiedziała? A może właśnie trzeba... Co? Teraz wygrać? Nie da się przy drugi raz w to grać. Nie? Nie wiem. Próbowałeś? Dobra, wracam do gwiazdek, żeby je włożyć i kończymy. No ale to czekaj. No ale co dalej? Nie wiem, jak łom jest potrzebny. Wszystko źle. Kiedy autor doda jakieś te dochodzenia przez... Które to pasują w ogóle, nie wiem, te gwiazdki. Fajne są. No Jezu, ona dalej nie działa to. Aha, a jak się stąd wychodziło zaś teraz? Teraz działa nagle latarka, ciekawe to jest. Działa? Nie, dalej nie. Działa już. To jest wschodnia i zachodnia gwiazda, jeszcze północna, południowa. Dobra. A czemu ten zakres jest zamknięty? Dobra, można tutaj kończyć, tylko ja nie wiem, co w tych bocznych przejściach. Może w tym lewym, co byliśmy, to nie da się, a w tym prawym można by było sprawdzić, nie? Ale ja nie rozumiem, o co ci chodzi teraz. No dobra, nara. Dobra, ty idziesz do gwiazdek, mówisz, tak? Ja już czekam tutaj. Zapisuję to. Czekaj, lecę. No mamy te dwie przecież bramki otwarte, tak? Do której się nie da doskoczyć z dołu, bo są za wysoko. Byliśmy w lewej, co ta woda tam jest z tym klockiem, nic się nie dało zrobić. To może teraz z prawej strony zobaczymy, co jest. No, to jest pewnie obojętne, gdzie te gwiazdki włożę, co? Nie. Czemu? Nie da. Nie się dało. No to pewnie już sobie wsadziłaś tak, jak trzeba, Boże. Mhm. No to kończymy. Pa.